No break dostępny. Po prostu jesteś w stanie... No i przede wszystkim sam to time zdradził, pojawiając się na midzie po swoich trzech kampach. I szybka reakcja od Ryuzakiego. Okej, my nie będziemy czekać, idziemy od razu. Oj, no. Ale lepiej dla nas. No, nie ma flasza. I na zakupy. No jest ta złota karta trafiona. I teraz pilar będzie niezwykle istotny, tak żeby ewentualnie Heroika zaskoczyć. Jest tu Wojtuś i ta przewaga 3-2. Heroik podchodzi za blisko. To jest szansa, świetna kotwica. Wyrzuca szarżę od Hekarima. Złota karta kolejna. I ten zgarnie eliminację. Ryuzaki cały czas się leczy. Time go dobije, ale zapłaci na to cenę. Kolejna, już trzecia złota karta. Hekarim na Konkerorze gdzieś tam smajtuje z rozpędu. Ale najważniejsze, 3-2 dla nas. Ale Hekarim też łapie swoje. Ależ była blisko ta wymiana, Bakir. Zobacz jeszcze Zeni. Minuty i już 6 zabójstw. Zeni tu podchodzi z bombą body slami, niestety, Sebe. Tak jest i to jest bardzo dobry moment, aby zaatakować. Jest i to... piękny pilar, zatrzymuje MFK jeszcze z kotwicą, jeszcze z rakietą. By... Na pierwszych poziomach. Zeni ten podchodzi, niestety Wojtuś ma tylko 5 level, a piękny ultimate Nautilusa puszczony przez Heroika. W sporych tarapatach WZZ pali flasza, ma klęza, lecz niestety nie zdąża mu pomóc. To jest shutdown, to jest dobry teamfight dla Portugalii. Sebex nawet nie ma tu podejścia. I na całe szczęście ten Herald się zresetuje, bo gdyby jeszcze mieli wziąć... Wojtuś, no Heralda już nie wezmą, ten kończony przez IGN może czas odpuścić. Złote karty czy nie wzięły tego Heralda? Tego ostatecznie nie zwrócę uwagi, lecz teraz Heroik próbuje złapać Sebexa. Wojtuś się za niego poświęci, puszcza zegarek, jest tu VZZ, miał iść na bota, lecz dołączył do drużyny. Czy znajdzie resety? Pamiętajmy, rakieta nie jest dostępna, ale leci zero tenacity! I ten Chrono Shift utrzyma dropa, ale najważniejsze... Akcja Heroik schodzi z mida. No i teraz time zatrzymany, bullet time przy ścianę robi skromne obrażenie, to warto przyznać. Lecz rozdzielony ZTN, zupełnie niezgrupowany Ryuzaki, daleko od swojej drużyny, walczy dzielnie w tym obozowisku. Lecz teraz podjeżdża Hekarim, trochę samobójstwo, ale pięknym ultimatem rozprasza trzech zawodników zero tenacity. I to jest tragedia, tracimy jednego za drugim. Tracimy jednego za drugim, ale time! Fantastyczna decyzja, żeby wejść z tym Chrono Shiftem na plecach. Zobacz! 5-5, niezwykle ważny teamfight Kasperski. Bardzo, ale to bardzo ważny moment. Wojtuś trafia swojego huka. Zabicie Hekarima! Jest pierwszy target! Time obity bardzo mocno! Czy będziemy w stanie go zabić? Wydaje mi się, że po prostu nie. Wojtuś również obity, time się cofa! Użyty stopwatch przez Heroika. I Mumus ma mega knara, bardzo blisko rakieta, ładnie time'a! Ależ trafił to snajpersko! VZZ! I wygonili IGN z tego smoka! No i to jest ta polska siła, o której mówiliśmy, 4-4, ale IGN nie odpuszcza, oni chcą podejść pod tego smoka, 2000 na nim! Czy będzie reset na Jinx? Rozpędzony przez Krawa? Decyduje się nie podchodzić, chociaż piękne combo! Jedno CC, drugie CC, trzecie CC, a nie podejść! Wiem, że jest midlanerem i midlanerzy z reguły obszarowe obrażenia zadają, ale z reguły tylko jedną osobę oznaczasz. Oj tuż! Troszeczkę to się zda. Może być tutaj w tarapatach, widzimy, teraz że teraz jeszcze więcej, teraz trzech na jednego. Z takich rzeczy chyba nawet Mumus nie będzie w stanie uciec. No tak bardzo go chwaliliśmy, to obawiam się, że... Nie! Dawaj! Nie! No i ucieczka dla Jinx będzie łatwa, tylko no właśnie, teraz time rozpędzony. O, mamy eliminację na Gragasie, Jinx z resetami i próbują pilować dla niej, flashuje VZZ! Tak! I teraz na dystans z tymi rakietami! VZZ ostrożnie, nie popełni błędu! I teraz Mumus musi wbić szybko Mega Gnara, inaczej skończony! VZZ trafia zapem, rywal z Polini, piękny pilar! I teraz wszystko w rękach rakiety! Och tak! Potężne obrażenia, bullet time, uciekajcie! Co za teamfight, VZZ Krakope! Łapanka! Zeni poza pozycją, widzimy, że Wojtuś również trafia swojego huka i mamy tutaj najprawdopodobniej Gragasa martwego. Czy możemy z tego wziąć coś więcej? Czy to może być po prostu wieża drugiego poziomu, ale na bocie? No, zero tenacity. Jakaś większa presja, teraz musimy uważać, bo tutaj nadal time jest bardzo niebezpieczny. Rywale są gotowi, lecz to wciąż byłoby 5-4. Mumus może steleportować i IGN chce walczyć. Myślę, że mają dobrą pozycję, ale VZZ jest nieruszony. To jest najważniejsze, Jinx stoi bezpiecznie na dystans, więc Ryuzaki i Wojtuś po prostu to przetrzymują. Czemu IGN walczy? Zatrzymany w ultimate tym Hekarim. I najważniejsze jest to, że VZZ dalej nie dotknięty. Dobre sety! Poznajcie powder! VZZ na dystans i biorą ich, jakby zawsze to dla nich należało! IGN zostaje absolutnie zaejsowany, tylko... Wypychają rywali, grożąc tutaj dobijaniem. Bardzo dobre obicie od Zero Transity. To jednocześnie powoduje, że może dojść do sytuacji, w której po prostu ten inhib zostanie oddany za darmo i właśnie tak się dzieje. Zero Tenacity będzie szło po więcej. No i teraz pilar, żeby przeciwników odciąć od tej fali następnych minionów. Wszystko przygotowane strzałami od Jinx. Teleportacja? Teleportacja na plecy, to jest długa flanka. Możemy się obrócić na rywali! Albo goń za Heroikiem. Trudna decyzja. Komunikacyjny szum
znowu się pojawiał Zero Tenacity. Dobry Everfrost, jest sporo niebezpieczeństwa. Heroic podchodzi, ale Vizizi na dobrej pozycji. Nikt nie atakuje Jinx, a ona oddaje! Oddaje jak złoto! Ale oddaje ta Jinx, królowa Polski! Czyżby pojawiła się jakaś nowa? Myślałem, że jest tylko Kamil, myślałem, że jest tylko Serafin. Okazuje się, że ta niebieskowłosa dziewczyna również potrafi zrobić ogromny dym. Drugi inhibitor, a może po prostu gra. To jest, proszę bardzo, piękne 9-2-5 gra od VZZ. Mówiliśmy o tym, że trochę nas zawiódł. To nie był ten VZZ, którego spodziewaliśmy się w Ultra Lidze. ZTN nie mogą zbytnio ufać Dolnej Alejce, lecz tym i U-Masters inwestują w tego gościa. I zobacz, to jest kompletna dominacja. 10. frag. Wydaje mi się, że tylko czeka ich na fontannie. Tak, ta rakieta.